Kogoś bym poprosił dwa słowa tutaj nad grobem, zanim się pomodlimy, bo odśpiewamy rotę. Ja jeszcze na zakończenie podam jakby marsz rutę. Kolega uruchomi swój akordeon. Kochani, bo talentami trzeba służyć, tak jak tutaj nasz kolega Zbyszek Katulski. I bardzo proszę, nie mam monopolu na przemawianie, kto choćby od najstarszego z naszego ruchu narodowego. Śmiało, trzeba dać młodzieży przykład. Może poproszę naszego przedstawiciela samorządu. Był naszym burmistrzem na Bielanach. Bardzo proszę, panie Antoni, dwa słowa. Śmiało. O masz, no. Święta wychodzą. No dobrze. To jest jeszcze przy nas. Była, który zapisze, ale... Tak. Ja jeszcze korzystając z okazji, bo zrobiło się takie bardzo malutkie, taka mała przerwa, korzystając z okazji, że mogę zabrać jeszcze raz głos, chciałem oficjalnie powołać oddział telewizji, łódzki oddział telewizji narodowej z dyrektorem obecnym tutaj wśród nas, kolegą Mirosławem Handrało. Proszę tutaj o gorące brawa dla Mirosława Handrały. Kolega w tak zaszczytnym dniu, 76. rocznicę śmierci naszego największego wodza świętej pamięci Romana Dmowskiego przyjął nominację, ale chciałem, żeby to było tak oficjalnie, żeby się nie mógł z tego, no wycofać się może zawsze, ale żeby nie mógł powiedzieć, że nie został oficjalnie odznaczony. Żeby mógł oficjalnie używać tej nazwy. Tak jest, żeby mógł oficjalnie używać tej nazwy i od tej chwili proszę tej nazwy używać. Oczywiście wiemy, że dyrektorem warszawskiego oddziału telewizji narodowej jest tutaj szanowany bardzo przez wszystkich nasz wspaniały Eugeniusz Sendecki, wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowego, szef, członek Naczelnej Komendy Polskich Drużyn Strzeleckich i niezłomny działacz. Gdyby takich Sendeckich było chyba z 50, to z pewnością Polska już może by miała trochę więcej niezależności. No, trochę niezręcznie się poczułem, bo trzeba tu również wyróżnić naszego kolegę Zakrzewskiego, który co roku jest i to w sumie z garstką wiernych swoich pretorianów. I też się sprawdza jako operator kamery. I sprawdza się jako operator kamery. On zawsze był człowiekiem, jest inteligentnym, operatywnym, wielkim działaczem. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie pomyli, że Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego Romana jako partia polityczna, a żeby się nie pomylił, proszę o rozdanie kalendarzyków. Dziękuję, bo ja teraz z kolei się czuję, że to ja zawłaszczam tutaj prawda, głos. Dobrze. Rozdać wszystkim kalendarzyki na 2015 rok. Proszę. Zgłosił się tutaj do głosu. Samusiowi po 2-3 tam najdę. Zgłosił się do nas kolega. Dzień dobry Państwu, Artur Kowalski. Witam Państwa serdecznie tutaj przy grobie Romana Dmowskiego. Witam też i młodzież, której jest tutaj większość. Tak, którzy jesteśmy młodzież jeszcze przedwojenną, tuż powojenną. Ale też witam młodzież, która będzie to oglądała w telewizji. Będzie to oglądała w internecie, ponieważ jest mało świadoma, co tu się dzieje, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w ich otoczeniu, co się dzieje za ich plecami. Pragnę przypomnieć wszystkim, szczególnie zwracam się do nauczycieli, zwracam się do wychowawców, zwracam się przede wszystkim i co najistotniejsze do rodziców. Do rodziców współczesnej młodzieży. Człowiek. Zwracam się do rodziców. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele. Chrońcie dzieci przed owsikiem. Chrońcie dzieci przed tak zwaną Wielką Orkiestrą Świątecznego Kłamstwa. Chrońcie dzieci, bo dzisiaj one są szykowane, ćwiczone do żebractwa.
Czy wy chcecie, żeby dzieci wasze ciągle tylko żebrały? Dzieci wasze mają się uczyć, mają pracować, mają ćwiczyć inteligencję, ćwiczyć kulturę fizyczną. Jeżeli tego nie będzie, będą tylko jak świnie w tym błocie u pana Owsika na Woodstock lub innym. Tak nie o to chodzi chyba, nie o to chodziło naszym pradziadom, dziadom i wam rodzicom. Nie o to chodzi przyszłym pokoleniom, żebyśmy byli tylko jakoś te świnie w tym błocie się paplające. Pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia, nie tylko fizycznego, ale i umysłowego. Zwracam się też do lekarzy. Nie znam sposobu na ratowanie służby zdrowia. Wiem, że jest źle. Zwracam się do służb mundurowych. Nie znam sposobu na ratowania na dzień dzisiejszy Polski. Wiem, że tylko musicie zostać wiernym, a szczególnie służby specjalne. Jeżeli będziecie dacie się wysługiwać obcym, to już nie jesteście godni tego, żeby się nazywać żołnierzami, policjantami Polski. Wszystkiego najlepszego w 2015 roku i na następne lata. Dziękujemy! Cześć Boże! Cześć Boże! Poproszę teraz kolegę Nowaka, żeby przedstawił siebie, swoją organizację, no i oczywiście to, co jakby w formie raportu też, co dobrego robił przez ten rok ostatni. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj znajdujemy się tutaj przed grobem wielkiego Polaka, ojca narodu. My też jako organizacja ojcowska, Dzielny Tata, walczymy dziś o Polskę dla naszych dzieci, bo takie jest nasze motto, żeby nasze dzieci miały przyszłość. Tak jak już kolega powiedział, żeby nie były żebrakami, nie musiały wyjeżdżać z tego kraju, tylko żeby żyły tutaj, bo tu też jest na murze tablica mojego dziadka, który też walczył o Polskę, był prześladowany za polskość i za katolicyzm. Nie możemy dopuścić, żeby dzisiaj nasz naród był tak niszczony, bo naród, który nie ma własnej historii, nie ma własnej tożsamości. Dlatego walczmy i tacy nasi ojcowie jak Roman Tmowski muszą być kołubieni. Dlatego, że inaczej nie będzie narodu polskiego. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze z naszych kolegów chciałby zabrać głos? Proszę, pan Eugeniusz Sendecki, proszę bardzo. Panie Romanie, nasz przyjacielu, koledzy, panie prezesie, kandydaci na prezydenta, panie Zenonie i panie Ludwiku. Dzisiaj warto powiedzieć kilka słów o tym, gdzie, w jakim punkcie to dzieło, które pan, panie Romanie, rozpocząłeś, inicjowałeś, kontynuowałeś, to dzieło przegrane podczas masońskiej antypolskiej rewolucji w 26 roku. To dzieło upadłe, któremu na imię Polska to dzieło ma się podnieść. Chcemy, żeby już w tym roku, chcemy, żeby jeden z nas kandydował i wygrał, albo przynajmniej dobrze nas przygotował do wyborów samorządowych podczas tych wyborów prezydenckich. Chcę powiedzieć Tobie, panie Romanie, o tym, co się wydarzyło w roku 2010. Wtedy, kiedy człowiek, który pełnił Twoją rolę przez 10 lat, profesor Maciej, znany Tobie dobrze, Ty z nieba widzisz i wszystko lepiej widzisz od nas, wtedy został zdetronizowany przez tego tutaj obecnego Ludwika Wasiaka. Wtedy właśnie prezes, szef, przewodniczący Ligi Polskich Rodzin, która pełniła rolę naszego matecznika, jak pełniła, to Ty dobrze wiesz, panie Romanie. Wtedy właśnie ten człowiek powiedział,
że nie ma sensu wystawiać narodowego kandydata na prezydenta, bo i tak wygra Jarosław Kaczyński. Było to już drugi raz. Najpierw w 2005, potem w 2010 roku chciał doprowadzić nas i w sumie doprowadził do kolejnej klęski. No i wtedy właśnie, natchniony twoją myślą narodową, panie Romanie, Ludwik Wasiak powiedział, że nieprawda, że Jarosław Kaczyński nie wygra tych wyborów i warto wystawiać swojego kandydata, żeby zapaść ludziom w pamięć i potem odwoływać się do tego, że jest w Polsce prawdziwy polski ruch narodowy. I ten człowiek dzisiaj z nami jest. Ten człowiek bywał pod Sejmem razem z panem Zenonem Nowakiem, też bardzo ważną osobą i chcę ci ich przedstawić, chcę ci o nich, chcę tobie o nich kilka dobrych słów powiedzieć, żeby to było sfilmowane, żeby to funkcjonowało w świadomości społecznej. Chcieliśmy się dzisiaj spotkać po mszy świętej i pokolędować. Pada deszcz, będzie trudna aura, ale zapalimy parę zimnych ogni, pokolędujemy, spotkamy się, podamy sobie ręce, popatrzymy sobie w oczy. Jest z nami pan Jaworowski, który reprezentuje innego kandydata na prezydenta, pana Korwin-Mikke. Nie ma dzisiaj pana Korwin-Mikke w tej chwili z nami nad pana grobem, panie Romanie, a szkoda, rok temu też go nie było. Zobaczymy, może pan Jaworowski przyprowadzi go tutaj na twój grób za rok. I tyle chcę ci dzisiaj, panie Romanie, powiedzieć. Ty więcej wiesz od nas, bo patrzysz na nas, mamy nadzieję, z nieba. O to się będziemy dzisiaj modlili, żebyś patrzył na nas z nieba. I cóż, czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Ja jeszcze mam te dwa słowa, ponieważ proszę. Już tak mówimy, co zrobiliśmy dla Polski, więc my jako organizacja 7 prawie miesięcy protestowaliśmy przed Sejmem o to, żeby nasze dzieci miały ojców i matki, żeby sądy antyrodzinne nie odbierały dzieciom rodziców, żeby nie produkowały półsierot. I także skromnie powiem, że miałem odwagę być wśród tych, którzy weszli do komisji wyborczej i sprzeciwili się manipulacjom podczas wyborów samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszam kolegę Zbyszka. A ja zamiast mojej przemowy, to chciałem zagrać melodię z Titanica. Żebyśmy się tak zastanowili. Żebyśmy się zastanowili, w którym miejscu właśnie jest ta Polska i co my powinniśmy w życiu robić, każdy Polak, dla tej Polski. Zabrzmiało to jak Mementum, jak wiemy, orkiestra grała do końca. Mam nadzieję, że Polskę nie spotka taki los jak Titanica, ponieważ jak wiecie, Titanic został właściwie już na początku swojego rejsu
już właściwie skazany na zagładę. Dlaczego? Bo choć twórcy Titanica i ci, którzy nim płynęli, urągali Panu Bogu. Mówili, że nawet Bóg nie jest w stanie zniszczyć tego wielkiego okrętu. Nawet takie napisy były. Były takie napisy, tak się bawili z tą pychą, szli na dno. Wielu się uratowało, żeby dać świadectwo prawdzie. Nie ma takiego dzieła ludzkiego, które jest tworzone przeciwko Panu Bogu, żeby ono się zachowało. Były wielkie mocarstwa, cesarstwa, rzesze i nie ma po nich śladu. I tak mamy nadzieję, że nasi wrogowie, którzy tworzą antyboską cywilizację, ci, którzy tworzą międzynarodową mafię lichwiarzy, którzy zawłaszczają sobie tę ziemię, którą nam Pan Bóg dał. Mamy ją przyrodzoną. Z chwilą naszych narodzin otrzymaliśmy ją na własność. Żeby ci nasi wrogowie, biorąc pod uwagę tych, co zginęli na Titaniku, a urągali Panu Bogu swoją pychą, tylko dlatego, że mieli pieniądze, pozwolili ginąć tym, którzy z niższej klasy społecznej, biedacy, musieli zginąć. Tak było. I daj Boże, żeby Pan Bóg tutaj też ingerował. Tylko Pan Bóg nie ingeruje bez naszej zgody, bez naszej woli. Wbrew naszej woli. My musimy tego chcieć. Dlatego proponuję, żeby dzisiaj uczcić modlitwą tutaj przy grobie Romana Dmowskiego, jego, dziękując Panu Bogu za tego wielkiego, opatrznościowego proroka jednocześnie, bo on przewidział to wszystko i wszystko, co mówił, jest aktualne. Było to szczere, prawdziwe, nie szukał własnej chwały, ale chwały naszego narodu. Dlatego jest ten piękny napis. Polonia lumen clarissimus. Clarissimum. Trzeba pamiętać, że my mamy dawać świadectwo prawdzie, nie głosić swojej chwały. Przecież my jesteśmy tylko tutaj takimi pielgrzymami. Chwilę. Chwilę tylko. Ale dzieło, do którego możemy przyłożyć swoją rękę, przyłożyć swój czas, swój talent, swoje cierpienie, trudy, jest wieczne. Polska jest wieczna. I Roman Dmowski, myślę, że mógłby być z wielu z nas dumny, że kontynuujemy tę jego pracę i wie, że nie poszło na marne. Dziękując Panu Bogu dzisiaj w modlitwie, zaśpiewamy na zakończenie rotę. Tu kolega się przygotuje. Natomiast chciałbym jeszcze wszystkim przypomnieć o takim, no myślę, z wyprzedzeniem kalendarium narodowym, co powinniśmy w najbliższym czasie zrobić. Pozwolicie, że przed modlitwą to zrobię, żeby się to już w pamięć wbijało. Otóż jutro odbędzie się pogrzeb jednego z działaczy, można powiedzieć narodowych, bo dbał o naród polski, pana Mariana Jurczyka, działacza Solidarności Robotniczego, działacza szczerego, człowieka, który zmarł w Szczecinie w szpitalu 30 grudnia, zaraz po świętach. Pan Bóg dał mu jeszcze z rodziną pobyć, chociaż jak wiecie, doświadczyli go nasi okupanci zbrodnią na jego dzieciach. Jego syn został wyrzucony z okna. Za chwilę potem z drugiej kamienicy synowa, która była przy nadziei, przeżył wielką tragedię już wtedy, ale się nie załamał. To znaczy złamał się na chwilę, udając współpracę ze służbami, bo podpisał lojalkę, którą mu później nasi wrogowie wytykali. Wytykali, że był zdrajcą. Nieprawda. Bo przykładem jego postawy narodowej, patriotycznej było to, gdy był prezydentem Szczecina, nie pozwalał Niemcom i innym obcym kupować polskiej ziemi. I to jest na jego jakby korzyść przemawia, że był prawdziwym patriotą. Kto sprzedaje polską ziemię, oddaje w obce łapy, jest zbrodniarzem, jest złodziejem, jest paserem, bandytą. I nie ma prawa być chowany w polskiej ziemi, bo się sprzeniewierzył. Dlatego jutro o godzinie 12 w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie odbędzie się pogrzeb, uroczysty pogrzeb. Wcześniej wystawienie trumny o 11.30. I o 14 na cmentarzu
centralnym Szczecinie konduktem będzie utworzony kondukt i przemarsz na miejsce jego spoczynku. Następnie 7 przypada 112 rocznica urodzin Jędrzeja Giertycha. Ja wiem, że niektórzy mają uczelenie na nazwisko, ale proszę, przypominam, mówię o dziadku. Tak mówimy, o dziadku Jędrzeju. Jednym z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego. On się nie sprzeniewierzy, on chyba się w grobie przewraca, a właściwie patrzy z góry, co się z jego rodziną stało. Dlaczego się tylu sprzedało? Dlaczego nie idą na służbę Panu Bogu i Ojczyźnie, ale się zaprzedają naszym wrogom. Także pamiętajmy 9 o 7 o jego urodzinach. Urodził się w Sosnowcu. 8 ojca Maksymiana Kolbe rocznica będzie. 8, ale urodzin. Urodzin. 9 natomiast 85 urodziny Eugeniusza Nechrebeckiego. Tutaj proszę kolegę, żeby film odnalazł pogrzebu, bo to był prawowity, można powiedzieć, taki prawdziwy patriota, chociaż przyszedł od nas jakby z obozu Piłsudczykowskiego. On był wychowywany w kulcie Piłsudskiego, ale jak zobaczył, co jego robią ci, którzy tak się na Piłsudskim wynieśli, to przyszedł do nas i wiernie służył do końca. 9 także się odbędzie spotkanie opłatkowe w 110. rocznicę powstania oddziału warszawskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Piłsudczycy mieli strzelca, a my narodowcy mieliśmy Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Odbędzie się to spotkanie. Część strzelca też była nasza. Polskie Cześć. Drużyny strzeleckie. Dobrze, daj Boże. Generał Grudniewski kontynuuje tę tradycję. Daj Boże. Od 1905 roku. Dobrze. Nie można tego zapominać. To jest taki stary? Proszę Państwa, 110. rocznicę. Tutaj kolega Okorski zaprasza do Muzeum Niepodległości na godzinę 17 na spotkanie opłatkowe. 9. Ja dodam, że ta lepsza część strzelca była nacjonalistyczna, narodowa, polska. Dobrze. 10. Proszę sobie zapamiętać. 10 stycznia. Wszystko mówię, co się dzieje w ciągu tego miesiąca. 10 stycznia organizowany jest protest przeciwko wprowadzeniu i przeciwko właściwie ustawie, która zezwala na hodowlę zmodyfikowanych genetycznie roślin w Polsce. Zbrodnia, zbrodnia, zbrodnia. Sejm to przegłosował po cichu. Senat też między świętami w Senacie poprawki przyklepał. I 10 organizowany jest protest pod Pałacem Prezydenckim o godzinie 12, żeby prezydent Komorowski, miłościwie nam panujący, rezydujący, tak, pełniący obowiązki prezydenta, nasz tak, Obama tak, Gorbaczow, powiedzieć, że trzeba tam być, ponieważ to jest nasza przyszłość. Niszczą nas nie tylko pod względem zdrowotnym, nie dopuszczając do podstawowych lekarskich, można powiedzieć... opryskami. Nie dopuszczając nas do podstawowej opieki zdrowotnej, to jeszcze żywność. Nie, jeszcze... Z tego co wiem, 10 ma być manifestacja. Ja wiem o manifestacji. Może w międzyczasie. 10 o 12. Następnie 11 zapraszam wszystkich odważnych kolegów, koleżanki na to, żeby stawić czoła sodomii i właściwie totalnej demoralizacji, okradaniu też Polaków w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Przemocy. 11 o godzinie 19 gromadzimy się tradycyjnie na ulicy Marszałkowskiej przy wyjściu z metra. Na wysokości Pałacu Kultury mniej więcej. W zeszłym roku, jak zgłosiłem to do Wydziału Bezpieczeństwa Miasta, zostałem wysłany, można powiedzieć, w Maliny za domy towarowe centrum dawniejsze. Obecnie żydowskie domy towarowe, między innymi Max i Spencer. Otóż proszę wszystkich, żeby się zgromadzić właśnie w tym miejscu i protestować przeciwko demoralizacji, niszczeniu naszych dzieci i okradaniu nas. I jesteśmy przeciwko żebraninie. To, co powinno z naszych podatków zostać stworzone w ramach Ministerstwa Zdrowia, próbuje nam się odwrócić uwagę od naszych pieniędzy i zleca się to masonowi, sekciarzowi, panu Owsiakowi niewiadomego pochodzenia.
To jest 11 o godzinie 19. 15 stycznia, kto miałby ochotę i życzenie i miałby odwagę przyjść do sądu na sprawę, która dotyczy obrony kupieckich domów towarowych, które stały na placu Defilad przy Marszałkowskiej, które zostały zniszczone i Żydzi przejęli praktycznie handel w centrum. Mam tam sprawę, która toczy się od 5 lat w ramach Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście. 15 godzina 11.30, sala 448, czwarte piętro. Zapraszam serdecznie do obrony. Będziecie mogli obejrzeć m.in. film z kamery policyjnej, gdzie jest pokazana obrona kupców i atak m.in. bandytów najemnych z sekcji właściwie z firmy ochroniarskiej Zubrzycki, najemnych, można powiedzieć, bandziorów z najętych przez panią Hannę Gronkiewicz-Walc, carycę Warszawy. 17 stycznia już od kilkunastu właściwie lat próbują nam wylansować Dzień Judaizmu. Między innymi w kościele katolickim palą menory i inne odstawiają szopki. Pioseneczki, ajwaj i tym podobne, zresztą na melodię tą już to istnieje od kilkudziesięciu lat. Od Soboru Watykańskiego. Szema Izrael i tak dalej. Proponuję, żeby w tym dniu właśnie nie dawać powodów do świętowania. Przypominać, że jeśli u nas się organizuje Dni Judaizmu, to my powinniśmy żądać, żeby w Izraelu były Dni Katolicyzmu. Ciekawe, nie chcą jakoś w tę stronę iść.